dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ostatnio dużo vlogów jest, ale takie prosicie, takie chcecie. Dostaję dużo wiadomości na Instagrama o vlogi, żeby były jak najczęściej, także marzec prawdopodobnie będzie się składał z samych vlogów. I gdzie jestem? Tutaj widzicie Anię. Cześć Ania. Cześć. Przyszłam tu służbowo. Służbowo, tak w cudzysłowie, dlatego że dzisiaj kręcimy kolejny odcinek na Sekrety Urody. Aniu, o czym? O zmykaniu naczynek laserem diodowym 980 nanometrów. Czyli takim prostym językiem mówiąc, usuwanie pajączków. Pajączków i... Koagulacja naczynek. Mhm. Tak, które pękają i czasami są takie malutkie, ale czasami potrafią się strasznie duże zrobić i naprawdę zwłaszcza nam kobietom to przeszkadza, także czekajcie na nowy odcinek Sekrety Urody, dlatego że Ania oczywiście zademonstruje cały ten proces, jaki się odbywa. Czekamy właśnie na naszą modelkę. Mamy jeszcze prawie 25 minut, także troszeczkę czasu mamy, zaraz nagramy wstęp. A ja się z Wami witam właśnie w takim vlogu, który się będzie składał z kilku dni, prawdopodobnie, bo jeszcze nie jestem pewna, zobaczymy ile ja dzisiaj tego materiału nagram, czy ja w ogóle... Patrzcie, co do mnie przyszło, babeczka, Ania mnie guzi. Dziękuję Ci, Ania, że wspomagasz moje odchudzanie takimi babeczkami. I tutaj nie muszę się odchudzać, prawda? No nie. Także... ja się zawiesiłam, o czym ja mówiłam? No, a, że będzie... że będzie vlogi będziesz kręcić. Także, aha, że nie wiem ile materiału nakręcę, także wy oczywiście się przekonacie za chwilę, czy to będzie daily vlog, czy to będzie vlog tygodniowy. W każdym bądź razie my już na razie uciekamy i zmykamy nagrywać z Anią. Szykujemy, czekamy na modelkę. Czekamy na modelkę i będziemy nagrywać właśnie odcinek Sekrety Urody, który pokaże się. Kiedy on się pokaże? Do 2 tygodni po tym vlogu. Po tym vlogu on się pokaże, a tymczasem jak jeszcze nie oglądaliście mojego ostatniego vloga, który wrzuciłam 23... No, dzisiaj go wrzuciłam, tak, 23, bo dzisiaj jest 23, tak? Wrzuciłam go dzisiaj z mojej metamorfozy. Jak widzicie, mam nowy odcień włosów. Także możecie sobie tam lecieć, jeżeli Was to interesuje, a tymczasem ja na razie uciekam. I tak, my już po nagrywkach, jak widzicie, wyszłyśmy z gabinetu z Anią i gdzie uderzamy? Do perfumerii. Do perfumerii, a dlaczego? Dlatego, że zaraziłam Anię zapachem moim ostatnio ulubionym, Misguided Baby Dreams, którego Wam tutaj wyświetlę. Troszkę się na nas patrzą i nam przeszkadzają. I teraz Anią właśnie zapieprzamy, bo mamy 10 minut, zanim tą aptekę zamkną, żeby Ania sobie mogła właśnie ten zapach kupić. Cudne. Cudne jest, tak? Ona zawsze mnie zarazi czymś. Ale ten zapach jest wyjątkowy i nie jestem pewna, czy w Polsce jest. Ale ja to sprawdzę, czy jest w Polsce gdzieś w Sephorze, może. Wchodzimy. Wchodzimy. Czekaj, z jednej strony. No. A ten z drugiej strony. O, czemu to zardzewiało? Dobra, będziemy lepsi. To był ten różowy, nie? To był ten różowy, no. Ale będę pachnieć. Różowy pachnie pięknie. Nie, nie ten różowy. Różowy? Nie ten różowy. Ania powąchała drugi zapach. Misguided wersji czarnej. Różowy. Tutaj widzicie, że jest wersja czarna i tu jest wersja różowa, ale wybierasz różowy, tak? Mhm. Dobra. To czarna? No, różowa. Różowy. Mhm. Witam Was w kolejnym dniu vloga i zobaczcie, co tutaj się dzieje w kuchni. Moja córka Dominiczka i mój babyaczek. Widzicie, Dominika już ma taki brzuszek dosyć i zostało do terminu 7 dni, tak? 4. 4 już, wow. Także nie wiadomo, może ten vlog skończy się na porodówce, zobaczymy. Co Dominika robi? Jeżeli szukacie inspiracji i lubicie ostre potrawy, to tutaj Dominika robi chicken curry, tak? Tak, chicken curry. Ja nie lubię chicken curry, ale Dominika zrobiła go w wersji medium, tak? Czyli średnio ostry, nie jest taki najostrzejszy i będzie robiła curry razem z frytkami. Tak. Ale często tutaj u nas w domu jest z ryżem, bo lubią również z ryżem. Ja osobiście nie lubię tego sosu, w ogóle smak curry nie lubię, sam smak, nieważne czy on jest
ostry, czy on jest łagodny, czy on jest średni. Po prostu ja tego smaku nie lubię, to nie są całkowicie moje klimaty. Dominika wzbogaciła ten sos o paprykę, bo zazwyczaj ja widzę go bez papryki. Nie, on może być z papryką, także z rodzynkami też, ale rodzynek nie dałam. Z rodzynkami? Tak, to takie przełamanie ostrego na słodko i to pewnie w przypadku takim, jak robisz tą najostrzejszą wersję curry, prawda? To te rodzynki chyba będą pasować. Tutaj wyraźnie to różnie, to zależy po prostu. W restauracjach to nawet rzucają tak po prostu, nawet w wersji light. Aha, no dobra, to fajnie się dowiedziałam coś o curry. Ja sama osobiście przyrządzam curry, ale nigdy go nie próbuję. Zawsze wołam kogoś, żeby próbował. I podobno ten sos mi wychodzi rewelacyjnie, mimo tego, że sama osobiście za tą potrawą nie przepadam. Także jeśli szukacie inspiracji obiadowych, to oto mam dla Was chicken curry z frytkami, czy z ryżem, jak tam kto lubi. Tak, i tak się prezentuje ten sos curry z kurczakiem i z frytkami. Nie dla mnie porcja, nie dla mnie, ja tego nie tknę w ogóle, powiem Wam, że aż mi niedobrze od tego zapachu. Dajcie mi znać, czy lubicie curry. Jestem ciekawa, czy właśnie tylko ja tak nie lubię tego curry, czy jest więcej nas takich. A zapewne wiem, że mężczyźni go lubią, bo rzadko co spotykam mężczyznę, który by powiedział, że nie lubi curry. I chyba takiego jeszcze nie spotkałam. Wczoraj byłam w drogerii i zapomniałam Wam właśnie pokazać dwa produkty, które zakupiłam. Przypomniałam sobie o nich dopiero dziś, w zasadzie z torebki je dopiero wyciągłam przed chwilą. I mamy tu markę Catrice, puder bananowy. Dla mnie jest to nowość i wydaje mi się, że ogólnie w Irlandii jest to nowość. Wcześniej nie widziałam w szafach Catrice tego pudru, a dosyć często tam jestem, dosyć często przeglądam wszystkie takie nowości, które się tam pojawiają. A ostatnio nawet kupiłam sobie nowe pomadki nawilżające i tego pudru na 100% nie było. Dajcie mi znać, czy w Polsce ten puder jest i czy go używacie i czy się Wam sprawdza. Ja w ogóle bardzo lubię wszystkie pudry bananowe. Mam chyba 6 czy 7 w swojej kolekcji, dwa chyba nawet skończone. Ja odnoszę wrażenie, że one są delikatniejsze od tych wszystkich pudrów sypkich, transparentnych, ryżowych czy tam bambusowych. U mnie zawsze ładnie wyglądają na twarzy i nie robią żadnego efektu maski, dlatego bardzo lubię je testować, używać i tu mam kolejny z Catrice, który będę testowała i drugi produkt, ostatnio właśnie oglądałam haul zakupowy z Polski Joanny R i przypomniała mi o tym produkcie, którego zawsze chciałam przetestować, a jakoś... Dominika, ty mnie wołasz? Nie, tata. Aha, dobra. I jakoś zawsze zapominałam tego produktu kupić, a skończył mi się właśnie olej kokosowy, którym zawsze przez ostatni rok albo półtora usuwałam właśnie sobie makijaż. Oczywiście nie jeden, bo wykończyłam dwa, trzy takie pudełeczka, które zakupiłam, oleju kokosowego. A że tutaj nie ma takiego kosmetycznego, tylko jest taki bardziej spożywczy olej kokosowy, to postanowiłam, że właśnie tym razem wezmę sobie taki olejek z Biodermy, a to Derm, do cery suchej. On jest hipoalergiczny. Ten olejek jest ze substancją myjącą, także to nie jest taki 100% olejek, ale dziewczyny bardzo go chwalą i bardzo polecają, jeżeli chodzi o usuwanie makijażu. Ten olejek nie tylko jest do twarzy, również jest do całego ciała i zamierzam go przetestować na twarzy, na ciele i zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. I czasami jest dostępna u nas taka duża butla, litrowa bodajże. I jeżeli ta mała wersja mi się sprawdzi, to zapewne zakupię taką dużą butlę i dajcie mi znać, czy żeście już używały tego olejku i czy go polecacie. I tak, miało być chilloutowo, miało być prysznicowo-maseczkowo, ale niestety jeszcze nie, może za godzinę, jak wrócę, dlatego że musieliśmy uderzyć na miasto, załatwić jeszcze kilka rzeczy. Ogólnie chciałam Wam powiedzieć, że mam takiego małego stresa, ale naprawdę taki malutki. Nie jest on taki duży, ale po prostu moja Dominika, która jak widzieliście jest w ciąży i w 40 tygodniu już, prawda, lada moment będzie rodziła i ja będę rodziła razem z nią, to znaczy będę towarzyszyła jej przy porodzie. Oczywiście to jest na jej prośbę, zresztą sama również tego chce. Nie tylko ja będę przy porodzie, dlatego że również będzie Bruno, chłopak Dominiki, który jest akurat z tyłu. Hej Bruno! Hello. No, tak naprawdę moja córka nie bardzo chciała, żeby on był. To znaczy tak 50 na 50 to było, ale
oczywiście Bruno powiedział nie, a on będzie przy porodzie, koniec, kropka. Także stanęło na tym, że obydwoje będziemy uczestniczyli właśnie w całej tej akcji porodowej. Tyle, że właśnie chłopak Dominiki będzie miał zakaz spoglądania na tą całą akcję w ogóle, która się będzie odbywała tam poniżej. No, wiecie. Wiecie, co mam na myśli? Także... ja się nie stresuję tym, że ona nie da rady, bo ja wiem, że to jest silna kobieta i da rady. Tyle, że jako matka nie chcę, żeby moje dziecko cierpiało, a jestem świadoma, że będzie cierpiała, zwłaszcza tego, że odmówiła, została zapytana w szpitalu, już w trzecim miesiącu była wybierać salę, dlatego, że tak w Irlandii jest, że tutaj się wybiera salę, wybiera się poród, jaki się chce, czy we wannie, czy na stojąco, na leżąco, także dużo, dużo jest tutaj opcji. Wybrała taki klasyczny poród bez znieczulenia, czyli naturalny poród. A dlaczego? Chociaż ja ją namawiałam, żeby zabrała znieczulenie, ale Dominika bardziej się boi całego tego znieczulenia, bardziej się boi zastrzyków niż porodu. Także ona ma taką fobię małą, dlatego że przy szczepionkach, przy pobieraniu krwi ona po prostu mdleje. Także sama myśl o znieczuleniu doprowadza ją do tego, że do takiego strachu i paraliżu, że absolutnie nie chce brać tego znieczulenia. Mało wam tego powiem, że miała nawet leczone zęby kanałowo i nigdy nie wzięła nawet znieczulenia je u dentysty. Mimo tego, że bardzo cierpiała, ale ten strach przed zastrzykami jest większy niż przed bólem. Także ja mam tylko nadzieję, że jej pójdzie szybko, gładko, że te bóle nie będą aż tak wielkie. Także trzymajcie również kciuki. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Na 28 marca ma termin taki normalny. Z USG wychodzi na 30 marca. A kiedy urodzi tak naprawdę? To się okaże. I tak, ja już będę powoli kończyła tego vloga. Już mnie nawet słońce prześwietla, dlatego że momentami wysuwa się za budynków, za drzew, także jestem mocno prześwietlona. Dziękuję wam ślicznie wszystkim za uwagę. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru i do zobaczenia w następnym vlogu. Oczywiście trzymajcie kciuki. Pozdrawiam was. Pa, pa.